Marta Szymik, witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Sesja Rady Miasta, informacje na temat nowego sposobu gospodarowania odpadami oraz prezentacja drużyny KS Energetyk Rybnik. 27 lutego w Rybniku odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka na temat roku kardynała Augusta Chlonda. Następnie prezydent Rybnika Adam Fudali przedstawił informacje o pracach podjętych w mieście, wszelkich zmianach w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej Rybnika. Podczas sesji określono również zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PFRON przewidziane dla miasta Rybnika na rok 2013. Nie zabrakło również kwestii szkolnictwa. Z porządku obrad wprawdzie wycofano uchwałę o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jednak temat ten Adam Fudali poruszył na posesyjnej konferencji. Gospodarstwo domowe, które pobiera 6,5 metra sześciennego wody i odprowadza ścieki, jeżeli dokona takiej nowoczesnej formy płatności przez internet, to wzrost opłat miesięcznych jest 20 groszy, duże gospodarstwo 10 metrów sześciennej wody i 10 metrów odprowadzonych ścieków, to wzrost opłat jest 98 groszy. Ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich, którzy korzystają z usług wodociągowo-kanalizacyjnych, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. w Rybniku. Jak przyznaje prezydent miasta Adam Fudali, są to podwyżki symboliczne, których nie dało się uniknąć. One wynikają przede wszystkim przez podwyżki, które my mamy przy zakupie w hurcie wody z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Wobec zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej pojawił się temat utworzenia odrębnych obwodów głosowania. W związku z tym zmieniono uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania. Na konferencji posesyjnej padł również temat przetargu na plac przy ulicy Halera. Będę starał się szukać tych wszystkich możliwości, które daje ustawa, i spróbujemy tutaj zastosować jakiś inny sposób sprzedaży. Także będziemy starali się albo okroić również te dodatkowe zadania, które są przypisane do tej inwestycji, urealnić te ceny. To na razie wstępne zamierzenia, przyznaje prezydent miasta Adam Fudali. W związku z ograniczeniem wymagań w stosunku do przyszłego inwestora placu przy ulicy Halera. Radni zagłosowali również nad udzieleniem dotacji uczelniom wyższym w naszym regionie. Z dniem 1 lipca bieżącego roku wejdzie w życie nowy system gospodarowania odpadami. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził zmiany, m.in. w sposobie gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych. Jak przyznaje naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Rybniku Grzegorz Nowak, ustawa nie przyniesie większych zmian dla samych mieszkańców. Zostaną jednak nałożone nowe obowiązki na samorządy. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, którzy z dniem 1 lipca 2013 roku zaczną odbierać odpady z poszczególnych nieruchomości. Gmina musi po prostu zbudować cały system tej gospodarki odpadami, który z tym wiążą się również punkty selektywnego zbierania odpadów, pewna edukacja mieszkańców. Nowy system gospodarowania odpadami to również uiszczenie odpowiedniej opłaty za odbiór śmieci. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy będą segregować śmieci, to jest opłata 10 zł na miesiąc, a ci, którzy nie będą segregować, to będzie opłata 15 zł. Zachęcam do tej pierwszej formy. Jest to opłata za osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Warto jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak na przykład narodziny dziecka czy wyjazd dziecka na studia, prowadza się poprzez złożenie informacji wyjaśniającej oraz skorygowanie wcześniej złożonej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia danej zmiany. Żeby wyjaśnić, dlaczego jest różnica między osobami zameldowanymi, a rzeczywiście przebywającymi na trzeciej stronie deklaracji, albo dołączamy zaświadczenie o tym, że ta osoba przebywa poza miejscem, na przykład jest to zaświadczenie o studiowaniu na jakiejś uczelni, czy czasowym zameldowaniu w innym miejscu,
lub oświadczenie w tej sprawie. Wszyscy mieszkańcy Rybnika mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej do dnia 29 marca bieżącego roku. Należy ją złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika bądź w Biurze Targowiska przy ulicy Rzecznej 8 w Rybniku. Co jednak, jeśli deklaracji nie złożymy w terminie? Po weryfikacji tych osób zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości i tam w drodze decyzji zostanie naliczona opłata dla danej nieruchomości. Wzór prawidłowego sposobu wypełnienia, jak również samą deklarację, znajdziemy na stronie www.segregujrybnik.eu. Jeżeli dotyczy to właścicieli budynków, powiedzmy ogólnie jednorodzinnych, to właściciele tą deklarację wypełniają, tą pierwszą część tej deklaracji, to jest pierwsza strona, w której tam są podane wszystkie dane adresowe, w szczególności numer działki. Tą najważniejszą rzeczą jest po prostu wpisanie ilości osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość. Jedną z istotnych spraw, o której nie mogą zapomnieć mieszkańcy, to kwestia wcześniej zawartych umów z firmami odbierającymi odpady. Wszyscy z Rybnicza, którzy mają podpisaną umowę z firmą, która odbiera od nich śmieci, należy popatrzeć do tej umowy i tam jest podany termin, kiedy tą umowę należy wypowiedzieć, żeby nie doszło do sytuacji takiej, kiedy od 1 lipca mieszkańcy Rybnika będą podpisywać umowy z miastem, a jednocześnie będą mieli drugiego operatora. Po prostu tą pierwszą umowę należy wypowiedzieć. Wypowiedzenie umowy czy wypełnienie deklaracji to nadrzędne elementy nowej ustawy. Wszystko jednak kręci się wokół segregacji śmieci. I tak odpady zmieszane w domach jednorodzinnych będą odbierane 2 razy w miesiącu, zaś odpady segregowane raz w miesiącu. W zabudowie wielomieszkaniowej obowiązują inne zasady. Według innego harmonogramu będą również odbierane odpady zielone, wielkogabarytowe oraz elektroniczne. Segregując odpady, mieszkańcy powinni pamiętać o gromadzeniu odpadów w specjalnych workach, kontenerach czy kubłach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki. I tak do żółtego pojemnika wrzucamy rzeczy plastikowe, do niebieskiego papier, do zielonego szkło kolorowe, do białego szkło bezbarwne. Dodatkowo pojawi się kolor brązowy. Worek koloru brązowego, który jest przeznaczony na tak zwane odpady zielone. Mam tu na myśli szczególnie odpady w postaci trawy, drobnych gałęzi, gałązek i w jesieni liści, po prostu, które pochodzą z danej nieruchomości. Więcej informacji o nowych zasadach gospodarowania odpadami w Rybniku, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdziemy na stronie www.segregujrybnik.eu. Drużyna Energetyk ROW Rybnik zaprezentowała się w jednym z rybnickich centrów handlowych przed swoimi kibicami. Publiczność miała okazję nie tylko zobaczyć swoich ulubionych piłkarzy, ale również poznać nowy, dodajmy nieco zmieniony skład drużyny w porównaniu do rundy jesiennej. Są to młodzi zawodnicy utalentowani, którzy mają wnieść nową jakość. Oczywiście połączyliśmy to z doświadczeniem, bo Błażej Radler kilka sezonów występów w ekstraklasie, czyli połączenie i młodości, i doświadczenia. Także na pewno zwiększy to rywalizację w drużynie, no i ma to przynieść końcowy sukces. Kadrę mamy już skompletowaną dużo wcześniej. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że trzeba ostatni szlif jakiś tam do tego wszystkiego dołożyć. Gramy gry kontrolne, trenujemy. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi na pierwszy mecz. Zawodnicy Energetyka jednogłośnie przyznają, że są w jak najlepszej formie, o czym świadczą ostatnie sparingi, jak i wyniki osiągnięte na treningach. Myślę, że ta drużyna będzie grała dobrze. Będzie grała w piłkę, będzie grała piłkę ofensywną, bez względu na to, czy będziemy grać u siebie, czy na wyjeździe. Mam nadzieję, że również z tą dobrą grą przyjdą bardzo dobre wyniki, czyli zwycięstwa naszej drużyny, które nam dają na koniec upragniony awans do pierwszej ligi. Już najbliższy piątek, inauguracja rundy wiosennej. Jak przyznaje trener Ryszard Wieczorek, ważna jest nie tylko kondycja fizyczna zawodników, ale również psychiczna. I pod względem piłkarskim, sportowym jesteśmy gotowi. Natomiast myślę, że wiele rozmów czeka mnie, żeby przekonać wielu zawodników do tego, że dzisiaj takim dodatkiem to będzie podejście do tego meczu, rozmowa na temat przeciwnika, ale to już jest, myślę, to są szczegóły. Na dzień dzisiejszy jesteśmy gotowi. Teraz już tylko z niecierpliwością wyczekują najbliższego piątku. Przed nimi pierwszy mecz sezonu z MKS-em Kluczbork o godzinie 18 na Stadionie Miejskim.
5 marca ruszył nabór do przedszkoli prowadzonych przez miasto Rybnik. Podobnie jak w latach ubiegłych jest on prowadzony w formie elektronicznej. Nabór będzie prowadzony do 29 marca do godziny 13. Rodzice mogą logować się poprzez witrynę www.rybnikprzedszkola.v.nabor.pl. Kolejność zgłoszeń logowania w systemie nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola. Więcej informacji na stronie www.rybnik.eu. Na koniec mamy dla Państwa informacje o kolejnych spotkaniach w rybnickich dzielnicach. Już jutro o godzinie 16 spotkanie w Zamysłowie w tamtejszej szkole podstawowej nr 6. Tego samego dnia jednak o godzinie 18 odbędzie się spotkanie w szkole podstawowej nr 34 na Smolnej. W następny wtorek, czyli 12 marca o godzinie 16 zaplanowano spotkanie w dzielnicy Ochojec w tamtejszej OSP. Zaś o 18 spotkanie odbędzie się w remizie OSP Golejów. Więcej informacji na temat cyklu spotkań w dzielnicach oraz szczegółowy harmonogram znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta pod adresem www.rybnik.eu. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.